11 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyła się trzykrotna prezentacja spektaklu przygotowanego przez Studio Teatralne Moniki Wójtowicz. Monika Wójtowicz jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 5. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, przygotowując niezapomniane widowiska teatralne i muzykale. Tym razem mogliśmy zobaczyć przedstawienie zatytułowane Mrówki. Pierwsze dwa przedstawienia wystawiono dla dzieci. O godzinie 17 miała miejsce oficjalna premiera. Przedstawienie wystawione zostało z okazji Mikołajków, ale miało również charakter spektaklu charytatywnego. W trakcie przedstawienia odbywała się bowiem zbiórka na rzecz poruszającej się na wózku Małgorzaty Jamros. Ona sama też była jedną z aktorek spektaklu, jest uczennicą Szkoły Podstawowej numer 5. Po przedstawieniu wraz z rodzicami podziękowała za wsparcie. Młodym aktorkom gratulowali zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Spektakl mrówki opowiada o buncie grupy mrówek w mrowisku. Kilka z nich ma dosyć życia pod dyktando królowej, postanawiają, opuścić mrowisko i żyć po swojemu, na swej drodze spotykają inne czerwone mrówki, które ostatecznie przejmują władzę nad wszystkimi mrówkami. Jedna z nich zostaje prezydentem.